Hej koleżko, fajny kostium. Ta, podoba mi się, że to tylko twoja twarz z paroma nitkami. Dobra, to wystarczy. Ta, to oryginał, więc czemu nie pójdziesz po dobroci? O to chodzi. Tutaj, żebyśmy mogli pogadać. Więc powód, dla którego tu jest... Przestań. To nie podziała. Jeśli masz czasu na dowiedzenie się, co zrobiłeś i mam na to sposób. Zrelaksuj się. Masz obroże, więc tak mógłby się zorientować kto. W każdym razie jestem tu, bo jestem częścią grupy, która zabezpiecza obiekty i ludzi o nadzwyczajnej naturze. Tak, taki jak ty. Chujowo jest być tobą tak szczerze. Możesz próbować uciec, ale ta broń cię powstrzyma, zanim zbytnio się oddalisz. Nie zabiję, ale będziesz miał kurewski ból głowy. To powaliłoby konia, a ty ważysz sporo mniej niż koń. No więc przyszedłem tu, by się zorientować, czy plotki były prawdą i tu serio było coś odpowiadającemu twojemu opisowi. Widzieliśmy cię parę dni temu. Doszedłem do wniosku, że będziecie na mieście. Zawsze lubiłem Halloween. Mogłem mieć twarz, jaką tylko zechciałem. Masz taką twarz jak ja, cieszysz się, że możesz nosić maskę. Rozumiem cię. Jedyny czas w roku, gdy możesz się wmieszać. No i czekaliśmy, aż wyjdzie, żebyśmy mogli się capnąć. Mój partner nas obserwuje. Niedługo podejdziemy panem do twojego nowego domu. Nie fair? Wiem. Często to słyszę. Masz rację. Nie jest fair. Gdyby to był idealny świat, wszyscy moglibyśmy żyć w pokoju. Niestety, ty i ja urodziliśmy się w świecie, który w dupie ma sprawiedliwość. Możemy co najwyżej dawać siebie wszystko. Twoja matka? Wybacz, dzieciaku. Nie możemy wrócić, żebyś mógł ją zobaczyć. Upewnij się, że ktoś z nią porozmawia, by się zbytnio nie martwiła. Szczerze? Pewnie nie będzie tego pamiętać. To jedna z rzeczy, które robimy. Ale upewnimy się, że wszystko z nią ok. Masz moje słowo. Kurde, powiem więcej. Zgarniemy cię, powiemy, że zgodziłeś się pod warunkiem, że damy jej trochę pieniędzy. Upewnimy się, że zostawiona do końca życia. Ci na górze to kupią. Lekcja pierwsza. Skipy, które współpracują, mają o niebo lepsze życie od tych, które walczą. Tamci i tak dostaną co chcą, ale możesz im to ułatwić. Nie są durni. Nagradzają dobre zachowania. Nie mogę cię wypuścić, dzieciaku. Jesteś w tym za głęboko. Tak, mówisz, że nie skrzywdzisz nikogo, ja ci wierzę. Ale nie jesteśmy jedyni. Są inni, tylko że oni nie będą chcieli cię zabezpieczyć. Zabiją cię, albo co gorsza, zamienią w broń. Mogliby cię zmusić do ranienia innych. Widziałem takie przypadki. I będą krzywdzić ludzi, by się do ciebie dostać. Ludzi takich jak twoja matka. Widzisz, wokół jest mnóstwo zagrożeń. Część z nich to inni ludzie. Część to rzeczy, które niszczą świat, jeśli im pozwolimy. Widziałem to wszystko. To nie są przyjazne rzeczy. Część jest wspaniała. Może nawet pomagać, ale części kurewsko się boję, a mnie ciężko wystraszyć. Tyle rzeczy chce nas dorwać, więc coś musi być po stronie ludzkości. Nikt nie jest po twojej. Ta. Ale powiem ci coś. Będziesz miał jakiś problem, będą cię traktować zbyt okrutnie, powiedz swojemu strażnikowi, by dał znać Maxowi Lombardiemu. Ja sam nie zrobię za wiele, ale mogę dotrzeć do kogoś, kto da radę. Niczego nie obiecuję. Nikt nie sprawi, żebyś miał wszystko dobrze. Po prostu robimy, co możemy.